niestety chyba się na jakiś czas skończy nagrywanie takie idąc, jadąc, bardziej jeżeli już to w jakichś budynkach, albo jeżeli się trochę pogoda, że tak powiem, poprawi na cieplejszą. Znaczy teraz wybieram się do muzeum, także coś tam muzeum może jakieś rozważań perfumowych przy okazji też coś nagram. Nie wiem, w każdym razie zobaczę, bo aż tak dużo czasu nie będę mieć na muzeum, taką godzinkę z hakiem. Nie wiem, co prawda, jak tam z nowymi wystawami. Może być tak, że tylko jedna nowa, także wtedy może coś jeszcze tam w międzyczasie nagram, nie nagram. W każdym razie pozmieniało się o tyle, że przyszło takie naprawdę ochłodzenie. Ja już chodzę w dosyć zimowych rzeczach, więc sobie teraz rozpięta, ale generalnie już grubsze rzeczy, wszystko i jakby chwilę tam mogę coś nagrać na zewnątrz, ale za długich, tak jak wiosną, jesienią i tak dalej, raczej nie, dlatego że raczej mi dłoń może zamarznąć, no chyba że jakoś jeszcze włączę i w rękawiczce, nie wiem, w każdym razie przynajmniej że jakieś moje rękawiczki, które są takimi rękawiczkami, że można korzystać z dotyku na telefonie. Mam takie, bardzo lubiane, jakiś czas temu trafione, no ale prawdę mówiąc nie wiem, gdzie w tym momencie je mam. Najprawdopodobniej w tej szufladzie jesienno-zimowej, tej takiej beretkowo-czapkowo-szalikowo-rękawiczkowej, ale nie wiem, to bym chciała sprawdzić. Jeżeli faktycznie tam będą, to może trochę takich na zewnątrz filmów, czasami rozważań perfumowych nagram, natomiast też nie chcę za dużo mówić na zewnątrz, bo się nawdycham zimnego powietrza. No zobaczymy, no czasami tak jakieś tam filmy wpadały idąc, jadąc zimą. W tym momencie w użyciu mam zapach Edy Venus Staniszewa, marka z Galilu. Mam go w dawnej wersji, musk encense, jak dobrze wymawiam. I to jest przykład bardzo unikalnego kadzidła, takiego wręcz mistycznego, cielesnego. Ten zapach faktycznie jest sensualny i tutaj to nie są jakieś puste i nadwyraz słowa, jak to często mamy do czynienia z nagminnie nadużywanym tym słowem sensualne. Więc jest cielesność, jest kadzidlaność, jest trochę ziołowość, jest szałwia, muszkatołowa. Powiem szczerze, że widziałam informacje, ludzie pisali, że on jest raczej bliskosłonny. Nie wiem, na mnie on jakoś tak mocno się wybija, że cały czas czuję go wokół siebie. Nawet mam wrażenie czasami, że za bardzo. Także fajne w tym zapachu jest to, a w ogóle to jest świetna marka niszowa, o której wielokrotnie opowiadałam, że mamy przykład takiego jednak inaczej podanego kadzidła. Tak jak tam widziałam, akurat moja koleżanka pisała tą opinię, że dla niej to jest takie kadzidło, tą taką stronę, co ona mniej lubi, tą taką bardziej taką intensywniejszą, taką typowo kadzidlaną. No powiem tak, znam bardziej mocniejsze, takie bardziej wybijające się kadzidła. To jest tak raczej, bym powiedziała, cieleśnie, jednak dużo jest tej piżmowości, takiej cielesności, takiej sensualności. Jest też troszeczkę czegoś ziołowego. Jest ciekawy, jest intrygujący, jest migotliwy, jest właśnie i z tym aspektem cielesnym, i z tym trochę z tą kadzidlanością. I to jest takie trochę kadzidło sensualne, trochę kadzidło cielesne, trochę kadzidło mistyczne. Unikalne kadzidło. Może do akwarium pójdę. O, w akwarium mogę nagrać coś, ale nie wiem. Do akwarium to bym musiała już się teraz kierować, chyba, nie wiem. A w akwarium byliśmy ostatnio, też byłam potem jeszcze na chwilę sama. Plaża dzisiaj taka, wszystko w ogóle, jak patrzę, takie rozmglone, może rozmglone. Generalnie jak jechałam przez taką część widokową, jechałam tutaj, to też cały widok, jeżeli chodzi o statki, morze, wszystko takie rozmglone. Oprócz tego mam jeszcze inne zapachy w użyciu, dlatego że tworzyłam pewien zapach, no tak naprawdę to dwa nowe, w pewnej kategorii dosyć, o jesienny, może kiedyś być ciężkie.
widać, jaka jest mglona, jest na przykład skarpa i w ogóle wszystko się, całe morze się, że tak powiem, złączyło, starło z horyzontem, z niebem, z wszystkim. Pogoda taka właśnie szaro, mglisto, ponura. Natomiast ja nastrój, jaki mam, taki mam. A raczej bym powiedziała w dobrą stronę, dlatego że fajnie spędziliśmy ostatnie 3 wolne. Co prawda my i tak mamy poniedziałki zawsze wolne, więc to akurat dla nas bez znaczenia ten poniedziałek. Natomiast, o, tu go fajnie widać. Nowy element konstrukcyjny, krzesełkowy tutaj. Pochodziłam trochę sobie tutaj nad morzem. Co prawda dzisiaj jakoś tak nie ma przewiewu. Pójdę na trochę do rybek, także rybki i tak dalej na pewno mi też humor dobry utrzymają. Natomiast oprócz tego może mi się uda nagrać trochę rozważań perfumowych. Natomiast bardziej jestem nie tyle w złym nastroju, co jestem trochę osłabiona. Bo doszedł mi kolejny problem zdrowotny, więc dobry humor mnie generalnie nie opuszcza, chociaż te problemy zdrowotne mnie trochę rozbijają. No i też przede wszystkim w kółko jakieś latanie po różne rzeczy, to też na przykład nawet dzisiaj, powiem tak, nawet musiałam robić już sobie prowizoryczne opatrunki, bo tak wszelkie moje zapasy, wszelkich tych takich rzeczy, gazików jałowych, niejałowych, jakichś różnych zabezpieczeń, różnych odpowiednich opatrunków, wszystko się pokończyło. Miałam taki zapas, a z moim problematycznym organizmem, to tak z moimi różnymi sytuacjami, niestety, jeżeli chodzi o jakieś rany, nie rany, ja mam jakiegoś pecha do wszystkiego. Powinnam się cieszyć, że za bardzo nie miałam niczego problematycznego, co by mi uniemożliwiło pływanie. Bo czasami, chociaż było trochę tych sytuacji z tymi ranami, nie ranami, było coś, już nie pamiętam, ale że na trochę musiałam być wyłączona z pływania, bo to faktycznie jest problemem. Bo kiedyś pamiętam, byliśmy na wyjeździe i sobie rozwaliłam palec, fragment stopy. No i to już był problem, dlatego że to była taka rana, że w ogóle bałam się do morza dawać. Inna sprawa, że to też nie było za bardzo przyjemne, no szczypało i w ogóle. Ale w końcu tak to w jeden dzień starałam się zaleczyć, żeby już od drugiego nie korzystać. No. W tym roku też coś było. Coś na chwilę byłam wyłączona, ale też jakoś to szybko zaradziłam. Tam w ogóle nie wiem, czy widać. Może przybliżę. Tam generalnie się kieruję, ale muszę się tam dostać w najbliższym czasie, dlatego że to już jest końcówka wejścia do akwarium. Mam chyba nasze bilety roczne ze sobą, miejmy nadzieję. Chyba ich nie wyjęłam. Powiem tak, bo ostatnio to jest cały czas problem. Co chwilę jakaś inna kurtka, inny płaszcz, inna torebka, plecak, wszystko inne i potem ja już czasami już sama nie wiem, czy mam wszystko przy sobie, czy nie. Bo na przykład jechaliśmy w któryś dzień do zoo. To tak, Darka kartę miałam, a nie mogłam ogarnąć mojej, bo Darka gdzieś była na chwilę odłożona, jak na przykład pojechałam sama i potem już nie mogłam namierzyć mojej. I już po prostu nie panika, no ale po prostu nie chciałam tego opóźniać, jakoś na szczęście znalazłam. Po prostu wydaje mi się, że to jest właśnie takie to przejście tej pogody, plus te moje problemy zdrowotne, że przez to czasami tak, no nie wiem, albo trzeba to jakoś może, nie wiem. Nie wiem, może za dużo tych wszystkich różnych kart, nie kart, bo mamy przeróżne karty, łącznie z kartą do kina, kartą do akwarium, do zoo, jednego, drugiego, jakieś różne te karty różnego typu, no i po prostu może tego jest za dużo, potem to przekładam między płaszczami, torebkami, przekładam na przykład na zasadzie, a co teraz jest potrzebne, że nie wiem, że teraz to potrzebuję mieć tą i tą kartę, reszty nie. I potem, jak potrzebna jest ta właśnie z tej reszty, to potem zaczyna się robić problem. Inna sprawa, że mi się zdarza coś gubić, więc jak ja już czegoś nie mogę znaleźć, to ja już biorę pod uwagę to, że może ona się zgubiła. No nic, trochę już się robi chłodniej, ręka trochę mi marznie, także chyba rozważania perfumowe będą później. Głosowanie wiedziałam, że wygrało Yves Saint Laurent w ramach 4 pory roku, 4 flakony.
jaki bym dała zapach z Yves Saint Laurent na wiosnę. Oczywiście zapraszam do zabawy. Marka Yves Saint Laurent jest taką marką raczej znaną, więc raczej nie powinno być problemu. Myślę, że każdy byłby w stanie jakieś 4 zapachy zaproponować, bo to jest marka raczej... Jeżeli chodzi o markę Yves Saint Laurent, trochę tak nietypowo zaproponuję, dlatego że tak naprawdę zapach, który ja dam na wiosnę, ja też bym dała na jesień, ale że na jesień chcę dać coś innego, to dam go na wiosnę, ponieważ dla mnie to jest taki zapach z taki trochę z dawną emocją, na emocje, na klimat, na taki trochę retro klimat, dawny klimat, dawne emocje, dawne dekady i tak dalej na jesień. Mianowicie tak, dam właśnie Ivres czy wcześniejsze Champagne i Saint Laurent na wiosnę. Szampan, raczej z tych słodszych szampanów, trochę nie dzisiejszy, z takim klimatem dawnym, bardzo emocjonalny, z taką trochę nektarynkowością, brzoskwiniowością, może bardziej nektarynkowością, chociaż generalnie to jest tak naprawdę brzoskwinia, tylko konkretna jej opcja, że tak powiem. Na lato może In Love Again, czyli rzeźkie, aromatyczne, właśnie takie świeże, bez słodyczy, porzeczkowości, które i na wiosnę, i na lato, ale tak najbardziej też nawet na upały, świeżość, taka trochę wytrawność, aromatyczność. Na jesień męskie opium, chociaż też mogło być damskie opium, też wersja Belle de Opium. Pod kątem męskie opium bardzo dobry zapach, też pod kątem właśnie przyprawowości, przyprawy jesień. Na zimę może i w Saint Laurent Cinema, ciepły, słodszy, waniliowość, migdałowość. Kiedyś miałam różne wersje, dobrze wspominam. Jakiś czas temu opowiadałam o budżetowym zapachu dla miłośników cinemy wycofanej. Także ja jeszcze, że tak powiem, poznawałam cinemę, jak ona bywała stacjonarnie, bywała w Douglasie. Miałam też różne wersje, miałam plakony właśnie też tam chyba festiwal, jakiejś jeszcze innej wersji. Także takie moje 4 typy. Dajcie znać, jakie są wasze 4 typy, jeżeli chodzi o 4 zapachy, 4 pory roku marka Yves Saint Laurent. Dam kolejne głosowanie, może nagramy kolejne odcinek. Na razie zostało zrealizowane 4 pory roku ogólnie, 4 pory roku ogólnie, 4 pory roku owoce, 4 pory roku róże, 4 pory roku kawy. I teraz właśnie wybrane w głosowaniu Yves Saint Laurent. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. O, tu będzie widać. Trochę widać dar młodzieży, ale generalnie wszystko słabiej widać, bo jest dużo mgły. Odezwę się już raczej z akwarium. Trochę inny kadr, z innej strony na to krzesełko. Nowy element tutaj, od jakiegoś czasu. Z takim kadrem może kolejne 4 pory roku. 4 zapachy w ramach konkretnie jednej serii marki Guerlain, serii Aqua czy Aqualegoria. Odnośnie marki Guerlain jest na moim kanale seria poświęcona tej marce, odnośnie AA tej serii marki Guerlain również. To jeszcze z wcześniej. Aqua Allegoria czy Aqua Allegoria na wiosnę. Może dałabym. Jak się zastanawiam. Byłam między. W sumie wiele bym mogła dać tak naprawdę. Co nie wiem. Albo flora nimfa, te polne miodowe, albo. Może groselinę, czerwone porzeczki. Na lato? Na pewno mandarynka do zrymu mogła być, ale dam może mentafolię, która jest przepięknym, miętowym, rozprzestrzenionym powietrzem. Na jesień? Może cynamonowy exalting. A na zimę? Myślę, że tutaj może być najgorzej, ale można pójść tak naprawdę w motyw niekoniecznie zimowy, ale taki, który fajnie będzie grał na grudzień, na święta, właśnie jakieś motywy pomarańczy czy mandarynki, tylko że może niekoniecznie mandarynka z bazylią, może za lekko pomarańcza, oręż czy orąż magnifika, niestety nieudana. Także tu bym musiała się jeszcze zastanowić. Więc chyba największy problem bym miała jednak ze składaniem AA na grudzień.
Znaczy na zimę, na zimę. Pomyślę, pomyślę, odezwę się później, na razie idę. Na akwaria, albo do krokodyla, albo do żółwia, albo na tą część morze zimne. Tam widać, jakie wszystko zamglone. Kategorię na zimę proponuję Loria Revis. Dobrze wymawiam, miałam kiedyś sporą ilość dekancie i to jest taka mniej słodka, wcześniejsza wersja teatru, która się mogła dać za słodką. Za słodką. Loria Revis to jest taka herbata z cytryną, osłodzona na zimę, także myślę, że ten zapach. Na zimę, jako czwarta, a na porę roku zimę. Zeskrinowałam ten zapach oraz nutę. Wcześniej jeszcze zeskrinowałam zapach, który mam w dużej mierze teraz w użyciu, czyli w pewnej wersji Aedde Venusta, który mam w postaci flakonu Musk & Sensei, jak dobrze wymawiam nazwę. Cały czas niezłożone te fragmenty, które miałyby się jako taki, powiedzmy, vlog. Zarówno z naszego, tego dłuższego wyjazdu do Jastarni, jak i z naszych późniejszych wyjazdów, z późniejszych różnych dni. Później w zasadzie też z tych wypadów do zoo, nie zoo i tak dalej, z naszych ostatnich też wyjazdów. Jakoś tak, powiem tak, w tym momencie to są już dużo takich fragmentów, które ja mogę mieć problem, żeby złożyć. Znaczy, namierzyć punkt zero namierzę, tylko problem tkwi w tym, że im dłuższy to będzie okres wstecz, im więcej takich krótkich fragmentów do złożenia, złączenia, to przy przepełnionej pamięci w telefonie może być problem, żeby taki dłuższy film z bardzo dużej ilości małych fragmentów złożyło, bo mi ciągle pokazywało brak pamięci. Tak, no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Może z tego będą nie jeden, a jakieś dwa vlogi albo trzy, no nie wiem, bo tego jest dużo, bo to będzie łączyć i będzie ciągle żądać dalej pamięci. W ogóle to jest jakieś fajne światło, ładnie podkreśla to światło niebieskość moich oczu, ale też te makijaże, ta kolorystyka używanych ostatnio cieni też jakoś tak mocniej wybija niebieski odcień oczu. Zabierzone są przeroczyste.